2 lipca, gdy pójdziesz, twój krok nie będzie skrępowany. Czytamy o tym w przypowieści Salomona, 4 rozdział, 12 wiersz. Tylko pod nogami wędrowca pełnego wiary i zaufania Pan wznosi mosty wiary. Gdyby Bóg przerzucił taki most choćby na ćwierć stopy wcześniej, to most ten przestałby być mostem wiary. Wszystko, co widzimy, nie należy do wiary. W Ameryce na wiejskich drogach często używa się automatycznych bram. Gdy ktoś się zbliża, brama ciągle jest zamknięta. Jeśli zatrzyma się przed bramą, ona się nie otworzy. Lecz gdy śmiało, nie zatrzymując się, pojedzie dalej, wtedy koła nacisną ukryte pod ziemią sprężyny i brama otworzy się szeroko, dając możliwość przejazdu. Podróżny musi jechać śmiało wprost na zamkniętą bramę, w przeciwnym bowiem razie brama pozostanie zamknięta. Z tego przykładu możemy wziąć dla siebie lekcję, jak przezwyciężać przeszkody, które spotykamy na drodze wypełnienia zadań. Czy to będzie rzeka, żelazna brama, czy góra, dla dziecka Bożego pozostaje tylko jedno – iść. Nie możemy się bać, ale śmiało i z zaufaniem Bogu musimy pokonywać pokusy i niebezpieczeństwa. Jeśli to rzeka, wyschnie, gdy twoje stopy dotkną jej wód. Jeśli ciężka brama, otworzy się na oścież, gdy się zbliżysz do niej pod warunkiem, że nie zatrzymasz się przed nią. Jeśli góra, podniesie się i będzie wrzucona w morze, gdy tylko śmiało wstąpisz na to miejsce, gdzie oczekiwałeś jej pojawienia się. Jeśli właśnie teraz napotkałeś przeszkodę na swej drodze, odważ się śmiało wyjść jej na spotkanie w imieniu Pana, a ona wnet zniknie. Często siedzimy na próżno, roniąc łzy, podczas gdy głos Wszechmocnego rozkazuje nam posuwać się naprzód, nie zatrzymując się. Idźmy więc śmiało naprzód, choćby w nieprzyjemną ciemność nocy. Droga będzie się otwierać przed nami w miarę posuwania się do przodu. Podobnie jak leśna ścieżyna albo górski szlak, który jest widoczny zaledwie na 2-3 metry przed idącym nim turystą. Podążaj naprzód. W potrzebie znajdziemy zarówno obłok, jak i słup ognia, kierujący naszą pielgrzymką przez pustynię. Po drodze spotkamy przewodników i gościnne domy. Znajdziemy pożywienie, odzież i przyjaciół w ciągu całej naszej pielgrzymki. A po pielgrzymce odczujesz radość i serdeczne przyjęcie w rodzinnym domu, które przyćmią zmęczenie i trud wędrówki. Gdy pójdziesz, twój krok nie będzie skrępowany. Alleluja. Amen.